Kiedyś obecna tutaj moja starsza dalej siostra Ania powiedziała mi coś. My sister in Dharma Anna once told me, że kiedy się przyjdzie na nowe darmy, zawsze się usłyszy to wszystko, jakby dla mnie przeznaczone było. So every time we come to Dharma talk, you will end up hearing what's actually been designed for you. Jakby było zaplanowane. As if it was planned, you know, for you to hear. Bardzo dziękuję Sasza za twoją historię. Ona jest taka, jak wszystko, co u ciebie białe, u mnie czarne, na odwrót. Your story is like the same as my story, but yours is black, but mine is white. It's like the total opposite. Or... Kiedy ja się rozwodziłam, moja córka miała tyle lat, ile ty wtedy. When I was getting divorced, my daughter was at the same age as you were when your parents were getting divorced. Nie czułam i nie czuję nienawiści do męża. Przetrwała taka miłość do kogoś z rodziny. Nie czułam nigdy nienawiści. I never felt hatred towards my husband. Kind of some sort of love was always there for him. Mój mąż umarł wczoraj. And my husband has died last night. Moje pytanie dotyczy tego, o czym ty mówiłeś. Twoja mama chciała zniszczyć relacje z ojcem. So my question is about what you said about your mother trying to ruin your relationship with your father. Twojej mamie się nie udało. So she couldn't do it? No? She didn't achieve? No, she couldn't do it. Ja robiłam wszystko, żeby podtrzymać relacje mojej córki z jej ojcem. Me on the contrary, I did everything to maintain the relationship between my daughter and her father. Mnie się nie udało. And I also couldn't do it. Moje pytanie właśnie tego dotyczy. Ja już wiem, jak moja córka przyjęła informację o śmierci ojca. So, czy ja mogę coś zrobić, nie w przeszłość patrząc, tylko teraz i na przyszłość, żeby jej pomóc go pokochać? So my question is if there is anything I can do. It's actually for you. The question is there anything I can do to help my daughter find love for her father, even though he's dead? Is there anything I should do in that respect? You know, Dorota, there is nothing that you should do. Nie ma nic, co powinnaś robić. And you and I have had discussions how you are going step by step. Your practice is already the most incredible thing that you can do for your daughter and your husband that just died last night. Nie, rozmawialiśmy o tym. No, twoja praktyka jest tym najlepszą rzeczą, którą możesz zrobić dla swojej córki i dla swojego męża. Our families are our very greatest teachers. Nasze rodziny są naszymi największymi nauczycielami. Mom and dad are the very, very greatest Zen masters we'll ever have. Matka i ojciec to są najlepsi, najwięksi mistrzowie Zen, jakich kiedykolwiek będziemy mieli. It is really important what you're saying to complete your relationship with them on the earth now, before they die or you die. To co mówisz, jest bardzo ważne, żebyśmy jakoś wypełnili tą relację, którą mamy z nimi tutaj jeszcze na ziemi, zanim oni albo my umrzemy. I think hold your heart completely open for every possibility. Trzymaj serce całkowicie otwarte na każdą możliwą sytuację. It may take a long time. To może trwać zająć dużo czasu. Your daughter may not love her father for a long time. Być może przez ten długi czas twoja córka nie pokocha swojego ojca. But you know that story that we often hear in Zen about the mother whose son went off to war? A ta historia, pamiętasz, którą często powtarzamy w Zen, o historii matki, której syn poszedł na wojnę? And he could have died in the war. I mógł na tej wojnie umrzeć. So all she did was she kept, you know, her son in the heart of her mind. She kept her son always present. I to, co ona robiła, to utrzymywała w swoim sercu, w swoim umyśle zawsze tego syna, obecność tego syna. And that's something you can do. You can keep
the picture of your daughter and her father together, alive in your the heart of your mind. I właśnie w sercu swojego umysłu to jest coś, co ty możesz zrobić, utrzymywać obraz swojej córki razem ze swoim mężem. You know? So it's not active. To nie musi być, nie musisz robić nic aktywnie. You don't have to tell her anything. Nic nie musisz jej mówić. Other than I love you. Oprócz tego, że ją kochasz. How can I help you? Jak mogę ci pomóc? That's enough. To wystarczy. For all of us, that's more than enough. Dla wszystkich z nas to więcej niż wystarczające. You know? It's very, very, very simple. Bardzo, bardzo proste. And at the same time, it's so difficult, you know, just to allow things to flower. A jednocześnie to jest naprawdę trudne, tak pozwolić rzeczom rozkwitnąć. It's a long process, you know, like Sasha has been saying. He's still in it. To jest długi proces, tak jak mówił, opowiadał o tym Sasza. Wciąż jest w tym procesie. When, you know, I've told the story that when my dad was dying, I was sitting right next to him. A ja już chyba opowiadam tę historię, kiedy umiera mój ojciec, ja siedziałem tuż obok niego. I wanted to make sure my dad got it all. The Dharma, the Catholic, the God, everything. I bardzo chciałem, żeby mój ojciec dostał wszystko, tak? Dharma, dom katolicki, obrządek, wszystko, tak? Co to możliwe. So I chanted, Kwanzaa Bosa, Kwanzaa Bosa, Kwanzaa Bosa. Także śpiewałem Kwanzaa Bosa. Right next to him. Tuż obok niego. And then I would change every now and then, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. I raz na jakiś czas zmieniałem to na Ojcze Nasz. And then I would try, you know, my Indian prayers. Indiańskie modlitwy również. And while he's dying, then he suddenly looks at me and he says, it's okay. Relax. Otworzył oko, mówi, jest dobrze, daj spokój. My dad had a really good sense of humor. Mój ojciec naprawdę dużo poczucia humoru. Oh, I thought you were dying. Ja myślałem, że ty umierasz. You know, so keep it light, Dorota. Keep your heart light. Także, not light like that light, but light. Także utrzymuj jakby swój umysł takim lekki, tak, że... So that it's not, you don't get heavy. Żebyś tak nie poczuła nie czuła tej ciężkości cały czas. You still have a long life, and your daughter does too. Don't get tired before it's over. Masz jeszcze swoje życie, twoja córka też żyje, także nie zmęczcie się za bardzo tym wszystkim przed śmiercią. You know? Oh, it's Kwanzaa Bosa, Kwanzaa Bosa, Kwanzaa Bosa. Tylko Kwanzaa Bosa, Kwanzaa Bosa. Bardzo dziękuję. Chciałam powiedzieć tylko, że dziś wysłałam mojej córce zdjęcie. Jej w ramionach taty, jak była malutka, więc przekazała się mi na uczelnię szybciej niż słowa. Thank you very much for your answer, and I just want to say that this morning I sent to my daughter a picture of her being held by, when she was little, being held by her father. So you actually taught her before you taught her. That's wonderful.